Dzisiaj odpowiemy sobie na bardzo trudne pytanie. Bardzo trudny problem, wokół którego narosło wiele nieporozumień. Mianowicie, jakiego koloru jest śnieg? Oczywiście pierwsze, co się narzuca, to, że śnieg jest biały. Jest to absolutna nieprawda. I właśnie zaraz wytłumaczymy, dlaczego jest to nieprawda. Artysta, żeby zacząć swoją pracę, musi najpierw przygotować sobie warsztat. Niezbędne w malarstwie plenerowym zimowym jest przygotowanie sobie terenu. Oto artysta odśnieżający śnieg. Ja jestem artystą? Odśnieżającym śnieg. Nie, ty jesteś artystą. Jestem artystą, który opowiada o artyście, który odśnieża śnieg. Szanowni Państwo, korzystając oto z tej pięknej zimowej aury, pokażemy Wam dzisiaj, jak malować bielą. Czy biały jest to kolor, czy to jest barwa? Bielą? Znaczy śnieg bielą? Czy w życiu. Jaki kolor może mieć śnieg? Tak. Bardzo dużo kolorów. To znaczy, czy śnieg wszystkie, może... Wszystkie kolory tęczy może mieć śnieg. No ale my tutaj nie mamy tęczy, więc... No właściwie to masz rację, bo przecież śnieg to jest mieszanina wszystkich kolorów, tak? Bo tam śnieg składa się z tych kuleczek takich malutkich. I one tam między sobą odbijają te wszystkie światełka i z tego wszystkiego odbijają i mieszają, tak? I one się łączą. Łączą się. A jak wszystkie kolory tęczy się połączą, to jest? Białe. Nieprawda. Jak wszystkie kolory tęczy połączą się, to mamy kolory złożone. Nie, bo ty mówisz o mieszaniu addatywnym. Że tam... Mieszamy zielony, czerwony i niebieski. Z tego powstaje cyjan, magenta i żółty, a z tego powstaje biały. Mówiłam o, o tym rozszczepie przez pryzmat. No. I prawdopodobnie takie zjawisko zachodzi, jeśli chodzi o śnieg. Bo my w malarstwie używamy substraktywnej. Sposobu mieszania farby, czyli odcinamy pewne pasma i wtedy wychodzi czarny. Jak położymy te wszystkie te podstawowe kolory, to wychodzi czarny. Przy mieszaniu wiązek światła wychodzi biały, a przy zasłanianiu tam się dodaje, a tu się zasłania. Wychodzi czarny, tak? Dobrze. Szanowni Państwo, pokażemy Wam dzisiaj lekcję o kolorach, o barwach i o samej bieli oraz wspomnimy również o czerni. No i co? I cztery farbki wycisnęłaś. Wycisnęłam cztery farbki. O tych kolorowych możemy powiedzieć, że to są barwy podstawowe. Po zmieszaniu każdej ze sobą otrzymujemy barwę pochodne. Proszę, pan zademonstruje. Ja mam mieszać? To ty mieszaj. Czekaj, to ja zrobię to paluchem. Dobra. Mogę? A ja zrobię... O! Bo ja lubię paluchem. Może być palcem. Można nawet czapką mieszać. Czapką. No dobra, ale to mieszamy te... farbki i co? Co mamy udowodnić? Co mamy udowodnić? O, poczekaj. Mamy pokazać, jak one się pięknie mieszają. Tak. I już mamy obraz. No nie wiem, to na razie obraz, myślisz? Tu jakie ładne zestawienie. To jest fiolet z zielonym. Czyli jest to zestaw barw pochodnych. Takie prawie, że się dopełniają. Dobrze, a teraz przejdziemy do samego śniegu. Śnieg. Śnieg.
Wiadomo, że śnieg może być kolorowy. Ale czy może być taki aż kolorowy? Wydaje się, że nie, tak? Wydaje się. Wydaje się, że nie. Ale przecież tęcza powstaje w deszczu, tak? Tak. W deszczu. A ten śnieg tutaj to jest taki leżący deszcz. Leżący, nie? Stanie cię. Bo tęcza powstaje, kiedy słońce tu świeci na deszcz padający i wtedy następuje rozszczepienie kolorów i mamy te wszystkie, które tutaj są. Czyli tam czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski i fioletowy. A śnieg to jest taki leżący deszcz. No tylko, że niestety mamy bardzo rozproszone światło i te wszystkie kolory tutaj i rozpraszają się w tym śniegu i mieszają, tak? Tak, mieszają się. Czyli znowu wychodzi biały. A nie wiem, czy ty widziałaś te śnieżki pod mikroskopem, nie? Nie, widziałam w internecie. O, w internecie. One są kolorowe, tak? Tak, są kolorowe. Czyli może być kolorowy śnieg. Może być. Myślę, że namalujemy obraz z tego. No to malujemy. To teraz ty nawijaj. Rozbielamy sobie wszystkie kolorki, jakie tutaj mamy. Zielony. Śnieg też może być zielony. Przy malowaniu śniegu musimy też pamiętać o relatywizmie barwnym. To znaczy o wzajemnym oddziaływaniu kolorów. Spróbujemy teraz tutaj naszkicować oto tę górę. Wyjdzie tutaj nam pejzaż. To trzeba trochę potrenować, nie? Żeby zobaczyć kolory na śniegu. Zgadza się. W oglądaniu kolorów na śniegu bardzo pomaga nam słońce. Ewidentnie. Ale dzisiaj słońce nie, z nami nie współdziała i niestety nie ma tego słońca. Ale pogoda i tak jest lepsza. Ale jest pogoda lepsza. Była. Malowanie plenerowe w zimie, jak widać, też może nam się udać. Adamie, jaki znasz mistrzów malarstwa pejzażowego, zimowego? Zimowego? Tak, zimowego. No ten... Bruegel na przykład. Tak, to jeden ze starszych, prawda? No. A kto te kuropatwy na śniegu malował? Chełmoński. Chełmoński namalował przepiękne. Dobrze. I chyba za te kuropatwy w ogóle, do, nie chyba, na pewno, otrzymał nagrodę. Monachium? A możliwe, możliwe. Ale nie wiem, czy coś mi teraz wypadło z pamięci. Pamiętasz taką właśnie rzekę, taką błękitną rzekę, wijącą się poprzez pełne śniegu pola. Pamiętasz taki obraz? Fałat? A możliwe, możliwe. No. I tam właśnie chyba były, ten śnieg był taki, wiesz, żółto-pomarańczowy. Żółto-pomarańczowo-niebieski. Tak. A jeszcze jest jeden problem z malowaniem zimowym, czyli mówiłaś o relatywizmie barwnym, tak? Tak, mówiłam o relatywizmie. Czyli, ale jest też taki walorowy relatywizm, też czyli chodzi o jasności, o odcienie szarego, że te wszystkie drzewa wydają nam się czarne na białym śniegu, a jak się przyjrzymy, to one nie są czarne, tak? Nie są czarne. No przede wszystkim malując też, tak jak mówisz tutaj, Adam, nawiązujesz, malarstwo pejzażowe nie jest fotografią, absolutnie. Przede wszystkim w malarstwie pejzażowym chodzi o to, żebyśmy oddawali własne emocje i własne wrażenia tego, co widzimy. Jeżeli widzimy tutaj, że dzisiaj nie ma słoneczka, jest troszeczkę wietrznie, na moim obrazie też takie wrażenie powinno być. I nie o to chodzi, żebyśmy liczyli gałęzie i ustawiali dokładnie te drzewa, tylko żebyśmy oddali wrażenie tej chwili. No masz ciężkie zadanie, bo tutaj, ale ty jesteś też grafikiem, tak? Bo tu zobacz, cała ta struktura bardziej do jakiegoś drzeworytu sztorcowego pasuje. Jakie ładne to wszystko jest. No. Czy już uzyskałam wrażenie?
zimy, trochę śniegu, zimy, tak, kolorowego śniegu. Nie. Myślę, że coś w tym jest. I na tym zakończymy. Na pewno pokazuje to, jakie masz, że tak powiem, serce do tej roboty. Mimo tego, że jest zimno, to gorące. Idziemy w ten plener. Zatrzymamy się. Będziemy wrażliwymi artystami. Zapomnimy o tym, że śnieg jest biały. Naprawdę, jeśli chodzi o malarstwo, to położenie czerni na obrazie wydaje mi się, że kończy malarską przygodę tego obrazu. Czerń jest czymś absolutnie obcym na obrazie i sprawia, że wszystkie inne plamy będą jaśniejsze. Między tymi wszystkimi innymi plamami na obrazie, a czernią nie zajdzie żadna gra kolorów. Oczywiście ludzie zafiksowani w modzie mogą powiedzieć, no tak, ale przecież pięknie wygląda czarny z żółtym na przykład, albo czarny z czerwonym. Tak, tak, tak. Ale mimo wszystko są to jednak sprawy nie gry kolorów, a raczej oddziaływania na siebie walorów, czyli jasności. Czerń zawsze będzie najciemniejsza. I cokolwiek położymy obok niej, zawsze to będzie tylko skok walorowy, a nie kolorystyczny. Oczywiście czarna farba jest potrzebna. Jest potrzebna. Człowiek uczy się malować i ja na przykład robiłem sobie takie różne ćwiczenia z użyciem nie tylko czarnej farby, ale w ogóle ograniczałem ilość farbek używanych, czyli na przykład używałem bieli, czerni, mówię tu o farbkach w tym momencie, ugru, czyli takiej naturalnej żółcieni i sieny, czyli takiej naturalnej czerwieni. Z tych czterech farbek mogłem uzyskać i niebieski, i zielony, i pomarańczowy, i czerwony, i żółty. No, prawie właściwie taką bardzo złamaną, czy bardzo przyciszoną całą właściwie gamę, prawie że tęczową. No, te kolory były gdzieś tam w tonacji daleko od tęczy, ale jednak te wszystkie kolory można by było uzyskać. Oczywiście odpowiednio mieszając, bo na tym praca malarza też polega, żeby mieszać i zestawiać ze sobą. Jak błękit uzyskać? No to jest jasne. Mieszając czarny z białym i zestawiając go na przykład z pomarańczowym uzyskanym z ugru i sieny. To pod... Dzięki temu zjawisku, które się nazywa relatywizmem barwnym, będziemy widzieć, że ten błękit stworzony z bieli i z czerni, położony przy jakimś oranżu stworzonym z ugru i sieny, no będzie naprawdę niebieski, chociaż tak naprawdę w rzeczywistości on gdzieś tam głęboko jest po prostu tylko i szarością. Ale dzięki takim próbom możemy i uzyskać i błękit, i zieleń z czerni, i ugru. Też położona przy sienie będzie zielenią. Nasze oczki i w ogóle nasze organizmy są dużo sprytniejsze niż aparaty. Można powiedzieć, no tak, tak, zrobiłem zdjęcie i tu jest czerń. No ale tak jak mówię, aparaty fotograficzne i tym podobne urządzenia to są takie bardzo, bardzo niedoskonałe oczy i one mogą pokazać czerń i potem chodzimy i marudzimy, że
po co ja mam to malować? Bo zrobię sobie zdjęcia, zdjęcie sobie zrobię i to namaluję. O nie, 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 to całe bogactwo człowieka wewnętrzne kształtuje się właśnie dzięki temu, że wyjdzie w ten plener i da się nasycić temu, co świat, natura do nas mówi. I wtedy zobaczymy, że natura mówi, nie, nie, nie ma tu czerni. Tu jest błękit, tu jest żółcień, tu jest zieleń. Tak, tak, tak. Na tym polega praca artysty. Czyli nie mieszamy z czarnym. Mieszamy. Mieszamy, ale samej czerni jako takiej ja bym na obrazie nie używał, bo to jest coś obcego. Z czerni można zrobić inne kolory, zestawiając odpowiednio. Ale samej czerni nie, 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 nie. Tak samo obraz szary złożony, nie wiem, z wymieszanej białej i czarnej farby. To też właściwie nic nie mówi. Nic nam nie mówi. Malarstwo żywi się kolorem, a kolor to jest jakaś gra między jedną i drugą plamą. One muszą ze sobą rozmawiać, sprzeczać się, czy tam oczywiście współgrać też, ale to bardziej modowo współgrają kolory niż rzeczywiście. Natura na wszystko nam odpowiada i dlatego tak bardzo ważne jest rysowanie czy malowanie z natury. Bo natury się nie da oszukać. Dziękujemy Państwu i do zobaczenia.